Witam, witam. Kolejny dzień, kolejna gra. A dzisiaj będziemy opracowywać Shadow of the Deep. Cień głębin, tak? Idealne tłumaczenie. Ja oczywiście jestem Kajot, ale mniejsza z tym. Jest to taka gra, na będzie na szybko, będzie to jest taka gra rogalikowa, rogalik, z widoku z góry. Tyle wiem o tej grze. Mam nadzieję, że muzyka nie jest na głośno. Ale to chyba... Nie wiem, nie mam pojęcia, ile to będzie chyba chyba. No, widzę, że lekkie ścinki są przy... przy katcenkach. Tak jest ten. Nie wiem, czy ktoś zauważył w ułamku sekund, że to jest gra demo i można sobie ma nie obejść na Steamie, a wychodzi chyba dopiero w drugim kwartale tego nowego roku, 2024. Ma chińskie napisy, ciekawe. Jeszcze mogę o tym powiedzieć. Chyba na razie tyle, bo jakoś nie zagłębiałem się. To mi się spodobało, ja zauważyłem, że kolejne demo, jedziemy. Działa. Zobaczymy. Jest to jakiś styl Souls-like, że będziemy mieli ograniczone życie. Będzie dużo nam dziwnie zadawali. Zobaczymy. Jestem ciekawy, na czym to będzie polegało. Czyli nie mogę tak się w tą stronę. Jakiegoś sprinta dostałem. Mam spację, tylko nie mam staminy, więc dużo łatwiej będzie. Dobry. Atak jakiś. Nie mogę atakować na razie. Zoom out. Okej. No i się poruszam. J, atak, dobra. Czyli... od razu zmiana sterowania, jeżeli się da. Atak. Nie mogę. Czyli muszę sobie mikrofon przestawić i jechać na klawiaturze, dobra. Co tam? To będzie zabawa. Pokaż mi tych przeciwników, których masz. O, są, zespili się. Raz, dwa, trzy. Jestem ciekawy, ile będą mi dodawać. Dostałem obierzenie jakieś? Atakuj, zdożywane. Łucznicy po łucznikach. Tutaj jakaś znajdźka, skrzynka. Okej, diamenciki jak w grze mobilnej. Bierz manę i pota. Więcej niż jeden potek. Nie, a maksymalne życie, dobre. Blok. Jakoś tarczę energetyczną sładuję? Nie wiem. To i pod umiejętnościami jakiś stun, tak? Okej. Okay. Naładowane ataki. Jakieś takie podstawy. Na razie to jest samouczek. Inną broń mam. Po prostu to jest taka skórka na moją broń. Myślałem, że mam jakąś wiecie, jakim jestem paladynem albo paladynką. W tym wypadku. I to mogę jeszcze sprzedać. Tak, dobra. Lecimy. I mam jakąś falę uderzeniową. Będzie spamowany spacją. Spacji. A co to jakiś zombiak? Aha. Ale ten skill się jakoś strasznie długo ładuje. Dobra, zabijam wszystkich przeciwników. Na razie gra nie wygląda, jakby miała sprawić jakąkolwiek trudność. O, skillbooki. Jest element rogalikowy, dobra. Dobra, bierzemy. I... ultimate. A, mogę strzałkami też, dobra. Bez problemu. Bierz skrzynkę. No nie mogę.
O, tka mam stunę, ale jakoś nie będę się nad tym bawił. Combo. Tak, bo gra mnie uczy, że mogę combo wykonywać. Jestem ciekawy, kiedy ta gra zamieni się w jakiegoś bullet hella. O, broń dodatkowa? Dobra. L. Aha. Aha, czyli to jest jako taki skill po prostu kolejny. Dobra, rozumiem. Nic specjalnego. Chociaż pewnie można jakieś ciekawe kombosy tym robić. Na minus mogę powiedzieć, że to jest, że gra lekkościna nawet. Ale jako, że to jest demo, to nie będę jakoś na to strasznie narzekał. Chociaż teoretycznie pół roku jeszcze zostało. Dobra, mamy postacie jakieś, tak? Niemożliwie niedostępny w demie. Jakaś czarownica, elfia łuczniczka, łotrzyca? Mniej więcej, albo jakiś mistrz miecza, tak? Wszystkie basicowe. Runy. System runiczny, talenty. Ciekawe, ciekawe. A, on jest synem, a myślałem, że to jest kobieta, że ma takie włosy. Nieważne, nieważne. Dowiaduje się człowiek czasem czegoś nowego. Dobra. Zakładam, że to już jest normalna walka, tak? I będę będzie... szczury. Dobra. Te szczury też nie... Czy to jest 4 życia straciłem? Dobra, może być. Te szczury sobie takiego dasha robią? Czy mi się zdaje? Czy to nie wiem, czy to jest jakieś robaki. Dobre życie na maksa. Mogę beczki rozbijać. Powinienem zdaszować. Znaczy nie zdaszować, tylko zablokować. Małe schodzą na strzała. Mam jakąś mapę? Mam mapę, dobra. I zatrzymuję w czasie walki. To jest przydatne zarówno i trochę może być zbyt mocne, jak będziemy mieli na przykład zablokowane ręce przy walce z jakimś bossem. To można to abuzować. Nie jestem też jakimś specjalistą w grze, w tego typu grach, ale w ogóle nie jestem specjalistą od gier, dobra. Dobra, pokaż co masz, jakieś olepszenie, tak? Shield Strike, więcej no. Sprzedaj mamy. 50 zł. Dobra, mogę wrócić się na do dołu, bo tam chyba... Pominąłem to. Tak, nie zszedłem tutaj na dół. I to pewnie są jakieś znajdźki. I tam chyba... Pułapka? A, klasyczny pokój z zamkniętymi przeciwnikami w środku, których trzeba ubić, tak? Dobra, jest skrzynka. Kolejny przeciwnik sobie zespiłem, nie fajnie. Okej. Okay. Dodatkowe życie? Dodatkowe życie, no dokładnie. Wiedziałem, że są jakieś znajdźki. Co dalej? Sklep? Nawet sklepikarza nie ma, no ale... Nic nie mówię. Dobra. O, teraz mi się przypominają gierki, które grałem. Już na tym kanale ogrywałem. Ciężko nie porównywać, ale... Mówię, to jest demo. Lubię dema, bo mogę po prostu na nie narzekać i tak naprawdę nic się nie dzieje.
A też ciągle mnie boli gry, które mają taki fajny potencjał, że wcześniej ogrywane były. Ale jeszcze nie, ale nic się z nimi nie zmienia i naprawdę się zawodzę na nich. Więc nie będę mówił, czy ta gra jest dobra, czy nie. Najwyżej po prostu mogę ocenić na koniec, jak ktoś był zainteresowany. Dobrze, idę. Boss? Oczywiście, że boss. Albo następne piętro. Ja wolę bossa. Dawaj jakiegoś bossa. Muszę się wywalić. Mech. Skąd mam ci tyle hajsu wytrzasnąć? O, następni przeciwnicy, tak? Już myślałem, że taka będzie miała tylko dwóch przeciwników. To było naprawdę bardzo... skąpa. Ja coś życie niepotrzebnie. Aha. Leć się. Dobra, uleczony, o. O, jesteś włócznicy, dobra. To jest sekundowy... sekundowa nietykalność. Co czym dostałem? Pokaż, co to za upgrade? A, pasywka. Albo sobie mogę ultimate'a wziąć, mogę celować potki. To jest ciekawe. Czy iść w ekonomię, czy iść w pasywkę? Chcę zobaczyć pasywkę, ekonomię jak nie gram, to jak tak to jest demo. To mogę sobie zobaczyć. A, mogę przekazać do sklepu skoczyć, tak? Tutaj co mam? Tu miałem tego skilla, to mam jakiś lepszy broń albo życie. Wezmę sobie życie. Jak i tak gram tankiem. Nowe kombosy w jakimś slashu, na ten slashu. Tak? Okej. Okay. Czyli muszę atakować? Przydałoby się teraz. Muszę ćwiczyć combo. Tak, spacja i nie działa, czyli muszę... muszę bez uniku to zrobić. O, Wirlind. Tak, zobacz, wiesz to. O, lepsze nawet wygląda, tak? Na poziomie trzecim. Jak debil gram. Sprzedaj. Chcę użyć tego skilla, a tak naprawdę nic nie potrafię. A, czyli po co to jest takie uderzenie na około? Może to jest lepsze niż ta nieśmiertelność. Teoretycznie. Muszę przytrzymać, tak? A, czy nie, po prostu atak? A, tak, dobra. Fajnie, dobra, chyba już zaczaiłem jak na czym ten kombo... czym ten kombo polega. Atak i atak ładowany. Muszę sekundę tam, tą chwileczkę przytrzymać to. Są kolce, tak? To są kolce. Bomba? Mina? Czy coś w tym rodzaju? Bierz health potkę. Mogę się schować. Dobra, gdzie mam iść? Do góry, co? Niby z teleportu mogę korzystać, ale... Dobra, pokaż co tu masz. Dobra. Chociaż ten kombo z atakiem kończącym naokoło jest chyba lepszy niż to. A nie. A ta błyskawica nie jest jakaś super ciekawa. A to jest bombiarz.
A myślałem, że to są takie miny ustawione. I trochę żałuję, że wziąłem tego skilla, bo się teraz na nim skupiam niepotrzebnie. Ja po prostu musi mi to organicznie jakoś wchodzić, żeby było bardziej opłacalne. Dobra, co to jest? Atak, mana, nie, sprzedajemy. Tylko atak. I to chyba przeszedłem tutaj całe to. I mam jakiegoś health pota, tak? Dobra, jedziemy. Bierz health pota. Na razie gra mi wydaje się w miarę łatwa. Nie potrafię tego jednak skilla zrobić. Za jakiś czas mi wychodzi, ale samemu z siebie tego nie stworzył. Lepsze jest spamowanie. Chyba teraz będzie boss, czyli 1-3 będzie. Chyba 1-3. Czyli dochodzimy do bossa i chyba kończymy, bo to będzie idealnie podsumowanie tej gry. Poziom trudności bossów, czy będzie ciekawe. Dobra. Upgrade book? No dawaj upgrade'a. 50 i możesz do 4 razy. J, pauza, J. J. A, ciekawe. A. Ciekawe co to jest. A, to jest chyba ta lepsza, to jest broń pomocnicza, tak? Która robi co? A zmarnowałem życie sobie. Jak to brzmi nieciekawie. Nawet te kolce nie potrafią tych najsłabszych zabić na raz. Ale sobie za daleko poszedłem. To są jakieś psy? Jakieś wilki, coś tam rodzaju, jakiś nowy rodzaj przeciwnika. A, to on robi. Dobra, lecimy. Broń pomocnicza też kosztuje manę? Chyba tak. A teraz potrzebuję potki strasznie. A, się przegadałem, że gra jest za łatwa, co? Na 1 życie, na 3 życia jedziemy. Teraz apogeum powinno być to, że po prostu zginę od jakiegoś moba. Najsłabszego jak tylko się da. Tam jest sklep, a tutaj też coś jest, tak? No niepotrzebnie kupiłem ulepszenie chyba. Teraz kombosów nie mogę walić. Ostrożnie trzeba grać. Dobra, kolejny pokój zniszczony. Dobra. To jest najlepsza zabawa, jak gra się jedna strzała. Ale jak mogę kombosami niszczyć przeciwników, no to bez problemu powinno to pójść. Jest kombos. Dobra, jest potka. Już mogę znowu grać jak debil. Kolejna potka. Tam niby mam zwiększenie życia, to równocześnie mnie z tym uleczy. No i jest. Straciłem sobie, namówiłem. No i najsłabszy przeciwnik jest za rogu. No i znowu nie mogę grać jak debil. No mogę troszeczkę, ale. A, to się w tą stronę tylko robi. Ten dash jest nieciekawy, bo
na pułapki się walam. Idziemy do góry, szkodzi jakiś... O, skrzynka, dobra, może jakieś leczonko? Może. Zwiększone życie to też jest leczonko. Aha. Ja się niestety nie będę mógł wycofać. Co? Jak na pułapkę wpadłem? Co jest? Mam jakąś śliznę? Nawet nie... Nie wiem, kiedy dostałem. Zginąłem. Dobra, zobaczmy jeszcze meta progresja jaka, czy jakaś jest. Talenty? Niemożliwe dostanie w demie. Runy. Nie mam żadnych run? To pewnie dopiero się coś odblokuje do grania. Po pokonaniu pierwszego bossa, ale mniejsza z tym. To chyba by było na tyle. Jakie szybkie będzie. Wszystkie szybkie pokazanko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie będę jeszcze jakoś na tym rozwodził. Ja nazywałem się Kajot. A to była gra o nazwie Shadow of the Deep. Widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa!